Kochane dzieci, droga młodzieży, kochani rodzice, ukochani w Chrystusie siostry i bracia, czcigodni kapłani, którzy dzisiaj obchodzicie swój dzień. Zobaczcie, kochani, jesteśmy w domu. To właśnie jest ten nasz dom i ten dom znowu zaczyna być pełny. Oczy się radują, bo wtedy, kiedy jesteśmy razem, wtedy Jezus jest z nami. Jesteśmy silni. Nie tak, jak mówi świat. Nie mamy przecież ze sobą żadnej broni. Nie jesteśmy gdzieś tam w kamizelki kuloodporne poubierani. Tego nie ma. Ale jesteśmy silni, bo razem z nami jest Bóg. Wielki Czwartek, właściwie Wieczerza, Wielkiego Czwartku rozpoczyna obchody najważniejszych świąt. I kiedy jesteśmy w gronie najbliższych, to właśnie w tym gronie świętujemy. Wtedy właśnie wspominamy różne okazje, czy te takie święta kościelne, czy też nasze osobiste. Staramy się, żeby wtedy być razem. I wtedy, zobaczcie, jak sobie przypomnimy, jak jest pięknie. Ale czy zawsze? No może nie zawsze. Co może nam zepsuć takie święta? Myślę, że takie święta diabeł wie, jak zepsuć. I dlatego im bardziej jesteśmy nastawieni na siebie i bardziej zastanawiam, co tam jeszcze muszę zrobić, te wszystkie sprawy, troski, kłopoty dnia codziennego, tak bardzo teraz tam diabeł te myśli gdzieś nam tam wrzuca, a to jeszcze tamto, a tu jeszcze zostawiłam na gazie coś tam, tak, w piekarniku i tak dalej, i tak dalej. Kochani, zostawmy to wszystko na razie z boku. I cieszmy się tą radością, którą daje nam Pan, tym spotkaniem. On też bardzo chciał spożyć tą ostatnią paskę ze swoimi uczniami, zanim zaczął cierpieć, zanim zaczął za nas cierpieć. Za ciebie i za mnie. Mimo, że wydaje się na niektórym, że nie mają grzechu, to jednak są w błędzie. I każdy z nas jest słaby i grzeszny. A mimo to Bóg nas kocha, bo Bóg nie jest kimś obcym. Ale Bóg jest naszym przyjacielem. Zobaczcie, kiedy tak się rozejrzymy po naszym pięknym kościele, to co widzimy u góry? Widzimy aniołów, widzimy świętych, którzy gdzieś tam są, widzimy sceny z różańca, z tajemnic różańcowych i one nam przywodzą na myśl to, dokąd zdążamy, gdzie jest nasza ojczyzna. Kiedyś wszyscy chcemy być świętymi, chcemy być w gronie tych zacnych postaci, które też między innymi widzimy na ścianach naszego kościoła. Chcemy, żeby aniołowie razem wśród nas byli. To jest nasz cel. My jesteśmy jeszcze tu na dole. Jeszcze jesteśmy pielgrzymami, zdążamy. Ale tutaj jest stół, przy którym nabieramy sił. I właśnie dlatego w tę ostatnią, właściwie taką wspólnie spędzaną Paschę, Pan Jezus w czasie tej uroczystości, tego święta, które obchodził ze swoimi uczniami, w czasie tej Eucharystii wziął chleb, połamał go, podał swoim uczniom i mówią, bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. To nie jest symbol. To nie jest tylko jakaś pamiątka taka, żebyśmy sobie wspomnieli, jak to było, ale to jest coś, co trwa. I żebyśmy kiedyś tam mogli wejść do tego zacnego grona świętych i błogosławionych. Bez tego pokarmu nie damy siły, nie damy rady. Nie będziemy w stanie oprzeć się złemu duchowi, który nas pokona. Tylko Jezus, tak jak widzimy, jakbyśmy spojrzeli sobie po mojej prawej stronie, tam przy tym świętym Antoni, przy tej figurze, jest taki moment, gdzie widać, jak Pan Bóg przegania złego ducha szatana, diabła. Tam jest takie jedno miejsce. Dla tych, którzy jeszcze nie widzieli, to po mszy świętej będzie okazja, aby tam podejść. Ale zobaczcie, że tu jest ten ołtarz, to jest najważniejsze miejsce w kościele.
Za nim jest drugi ołtarz, tam, gdzie Pan Jezus jest w tabernakulum. I kiedy spojrzymy na to, co tam na tym ołtarzu jest, wtedy zauważymy też coś, o czym może niektórzy wiedzą, ale pewnie nie wszyscy. Kiedy spojrzymy sobie na sam dół, w takim czerwonym tle, wiecie, co tam jest? Ostatnia wieczerza. A wiecie, co teraz tutaj świętujemy? Właśnie tą ostatnią wieczerzę, kiedy Pan Jezus ze swoimi uczniami przy tym stole wieczerniku zasiadł i właśnie tam, kiedy wziął chleb, połamał, dawał go, mówiąc, bierzcie, to jest ciało moje, i dał im kielich z winem zmieszanym z wodą i mówi, bierzcie, pijcie, to jest krew moja za was przelana, abyście wy mieli życie. Tak jak kiedyś krew baranka uratowała Izraelitów przed aniołem śmierci, który zabijał pierworodnych w Egipcie, tak i tutaj krew baranka ratuje nas, słabych, grzesznych ludzi i sprawia, że chociaż tacy właśnie jesteśmy, to jednak tam rzeczywiście możemy kiedyś być. Jak spojrzymy troszkę wyżej, nad tabernakulum jest ten obraz, który się często odsłania. Na tym obrazie widać Pana Jezusa, który modli się w ogrójcu. Widać klęczącego Jezusa, widać kamień i widać postać anioła, który umacnia Jezusa. Jezus się boi, bo to jest takie ludzkie. Boimy się śmierci, boimy się cierpienia. Dzisiaj coraz częściej o tym widzimy i słyszymy, o tym, co się dzieje na Ukrainie. Doświadczamy tego, też nie wiemy, czy czasami gdzieś za chwilę to wszystko nie przyjdzie tutaj do nas. Czy czasami i u nas nie będą podobne historie. Tego nie wiemy. Ale strach jest. I Jezus też wiedział, co na Niego ma przyjść. Wiedział, co ma wypełnić. Wiedział, co się będzie działo. Dokładnie wiedział. I to nie jest tak, że jak pozwolił się złapać, to już później nic nie mógł z tym zrobić. Nie. On miał cały czas swoją boską moc. I w każdej chwili mógł zrobić porządek, tak jak to mówią po ludzku, po swojemu. I całe to towarzystwo, które się nad nim tam pastwiło, mógł na cztery strony świata rozpędzić. Ale gdyby tak zrobił, to my nie mielibyśmy szansy na to niebo, które widzimy na górze naszego kościoła. A zatem Jezus przyjmuje ten krzyż, przyjmuje ten wyrok niesprawiedliwy, przyjmuje go za ciebie i za mnie, chociaż sam nie popełnił grzechu żadnego. Ojcze, nie moja, ale twoja wola niech się stanie, mówi. Spójrzmy więc wyżej. Widzimy krzyż i Jezusa wiszącego na tym krzyżu. Widzimy Matkę Najświętszą, która jest pod krzyżem i widzimy świętego Jana, jednego spośród 12 uczniów. Wszyscy inni gdzieś uciekli. Tylko ten jeden, najmłodszy, tak zwany umiłowany uczeń Jezusa, on jeden pozostał przy krzyżu. Bo to właśnie miłość sprawia, że my, słabi, grzeszni ludzie, jesteśmy w stanie wznieść się na wyżyny. I kiedy Jezus wisiał na krzyżu, o tym będziemy jutro mówić, to będziemy jutro przeżywać, ale tak tylko szybko zarysuję to. Kiedy Jezus wisiał na krzyżu, kiedy jego ręce są przybite, kiedy nie może się ruszyć, kiedy zostało mu odebrane wszystko, nawet ubranie z niego zdarli, a on to wszystko przyjmuje. Posłuszny woli Ojca, abyśmy my kiedyś mogli do nieba wejść. I kiedy pod wieczór zostaje już zdjęty z tego krzyża, kiedy już umarł, widzimy to jeszcze wyżej, kolejny obraz u góry, widzimy taki właśnie trochę płaskorzeźba, jak Pan Jezus jest składany do grobu. Jutro wieczorem po liturgii męki, śmierci, będziemy właśnie to przeżywać. Pan Jezus złożony do grobu. Pozornie szatan zwyciężył, pokonał. Sprawił, że ten, który tak ludzi kochał, który czynił tak wielkie znaki, został przez nich odrzucony, zapomniany, wyzwany, skreślony.
Pozornie się wydawało, że już nic z tego nie będzie. Ale jak spojrzymy na samą górę, na sam szczyt, to zauważymy tam kogoś. Widzicie, kto to jest? Ten sam Jezus, ale już nie taki sam. Jezus zmartwychwstał. I to będziemy świętować w niedzielę. Ten właśnie moment, to wydarzenie. Ale wszystko zaczyna się dzisiaj. I na tyle Pan Jezus będzie mógł w moim sercu zmartwychwstać, na ile przeżyje to, co było wcześniej, po kolei tymi piętrami idąc w dół, aż do tej ostatniej wieczerzy. Dlatego, kochani, za każdym razem, kiedy przychodzimy do tego kościoła, warto się po nim rozejrzeć. Naprawdę możemy znaleźć wiele ciekawych takich motywów, które nam o wielu rzeczach potrafią przypomnieć. Nie bez powodu nazywane jest to tak zwaną Biblią Pauperum, czyli Biblią ubogich. Kiedyś się tak nie chodziło do szkoły, że wszyscy chodzili. W średniowieczu czy wcześniej, kiedy były budowane takie kościoły, to tylko nieliczni umieli pisać, umieli czytać, mogli wziąć sobie Pismo Święte, mogli je poczytać, mogli się nad nim zastanowić. My mamy dzisiaj, zobaczcie, jaki wiele przywilej, taki wielki przywilej, że możemy to robić sobie bez ograniczeń. A jednak zobaczcie, jak rzadko do tego Pisma Świętego zaglądamy. Wtedy tego nie było. I dla ludzi, którzy nie umieli pisać ani czytać, to była właśnie taka Biblia, którą mogli czytać, bo to rozumieli, obrazy pewne, widoki. Dlatego i my, kiedy przychodzimy do tego kościoła, spójrzmy w górę. Spójrzmy w górę i zobaczymy to, co na nas czeka, co Bóg nam obiecuje. Bóg zawsze dopełnia swojej obietnicy. Tak jak w czasie Bożego Narodzenia, jak pamiętamy, Ewangelia świętego Jana, prolog, na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo, jak cały ten taki fragment, gdzie też jest mowa, a Słowo ciałem się stało. Słowo, Bóg wypowiada Słowo. Powiedział, że nam pomoże i Słowa dotrzymał. Po to właśnie Pan Jezus przyszedł na świat. Nie po to, żebyśmy tak jak w czasie Bożego Narodzenia świętujemy Pana Jezuska, widzimy, który jest tam w żłóbku. On przyszedł, to był fakt. Stał się jednym z nas. Ale ważniejsze jest to, po co przyszedł. A właśnie przyszedł po to, aby nas zbawić. Abyśmy my, chociaż jesteśmy słabi i grzeszni, mogli kiedyś pójść do nieba. Ale to się nie dzieje w taki sposób, że wszystkich Pan Bóg za uszy będzie do nieba wciągał. Nie. Musimy tego chcieć. Jeżeli tego chcemy, jeżeli rzeczywiście kiedyś chcemy do nieba wejść, to pamiętajmy, że bez tego pokarmu, który na tym ołtarzu za chwilę będzie, nie damy rady. Zabraknie sił. Upadniemy. Zrezygnujemy. Diabeł już się o to zatroszczy. Ale pamiętajmy, nawet jeżeli będzie nam brakowało tych sił, to jest konfesjonał, gdzie będziemy mogli przyjść i Jezus nam wybaczy nasze słabości, potknięcia. Tam się nie trzeba tłumaczyć. Niedawno przeżywaliśmy rekolekcję. Była o tym mowa. Tam się nie trzeba tłumaczyć. Jezus nas rozumie, bo stał się jednym z nas. Chce pomóc. Chce nam wybaczyć, ale żeby mógł wybaczyć, to my musimy widzieć ten swój grzech, swoją słabość i powiedzieć, Panie Jezu, przepraszam. I wtedy może mi powiedzieć, a ja Tobie wybaczam, bo Cię kocham. A czy Ty kochasz mnie? Dlatego, kochani, warto sobie tak od czasu do czasu, kiedy przychodzimy do kościoła, przez chwilę usiąść i tak zostawić całą tą rzeczywistość, którą żyjemy na co dzień, swoje ambicje, swoje sprawy, swoje marzenia, swoje troski, swoje kłopoty. Spojrzeć na Jezusa, który dla Ciebie i dla mnie przeżył to właśnie, co tam na tym ołtarzu widać. Spójrzmy sobie wtedy w niebo, by przypomnieć sobie, gdzie jest nasza Ojczyzna, dokąd zdążamy. I podziękujmy Mu za to, że jest taki dobry. I powiedzmy Mu tak, Panie, ja chcę być tam, gdzie Ty. Chcę być z Tobą, bo bez Ciebie nie dam rady osiągnąć nieba. Ty z nieba przyszedłeś i tylko Ty znasz drogę, która tam prowadzi. I chcesz, abym tą drogą podążał.
Więc dlatego przychodzę dla Ciebie. Dla Ciebie każdego dnia, rano, wieczorem odmawiam pacierz, aby Ci powiedzieć, że Cię kocham i że chcę, żebyś był w moim życiu obecny. Dla Ciebie przychodzę w niedzielę do kościoła, idę do Komunii Świętej, aby mieć siłę, by szatan mnie nie pokonał, by mnie nie zwiódł, by mnie nie oszukał, by mnie nie odwrócił mojej uwagi od Ciebie. Idę do spowiedzi wtedy, kiedy mi się nie uda, kiedy zawalę, kiedy się potknę, kiedy upadnę. Idę tam, aby powstać, bo Ty dajesz siłę, abym to zrobił. I wcale nie wymagasz, abym był doskonały. Doskonali będziemy dopiero w niebie, tam, w tym gronie, takie dostaniemy aureole, czy właściwie to się nazywa nimb. Tutaj bardziej to właściwie jest aureola, bo nimb to jest takie jak w tej bajce święty, to ma takie kółeczko, a taka poświata to się nazywa aureola. Dopiero tam takie będziemy mieć, tutaj nie. Tu jesteśmy, jacy jesteśmy. Nie jesteśmy ani lepsi od siebie, ani gorsi od siebie. Mamy podobne problemy, podobne sytuacje. I tacy po prostu jesteśmy, to jest fakt. Trzeba to uznać. Ale dzięki Jezusowi możemy być lepsi. Przychodźmy więc tutaj, aby być razem, bo On tu jest z nami. Kiedy jesteśmy tu w Jego imię, On jest pośród nas. A tam, gdzie jest Jezus, tam jest miłość. A tam, gdzie jest miłość, owocem miłości jest szczęście. A przecież chcemy być szczęśliwi. Korzystajmy więc z tego, co Bóg nam daje. Nie dlatego, że jesteśmy super, nie dlatego, że na to zasługujemy, ale dlatego, że On nas kocha. I tak naprawdę to wystarczy, bym nawet kiedyś jestem bardzo pogubiony, mógł do Niego wrócić, a On na mnie czeka i zawsze będzie miał i ma dla mnie czas. Korzystaj z tego, siostro, korzystaj z tego, bracie, byśmy kiedyś wszyscy mogli tam w niebie być, by nikogo z nas nie zabrakło, by nikogo diabeł nie oszukał, by ktoś nie odszedł w połowie drogi, nie skręcił, nie zboczył z tej drogi i się nie pogubił. Byśmy tam byli wszyscy. O to się dzisiaj w sposób szczególny módlmy. Amen.